Witajcie kochani w kolejnym holu. I dzisiaj pokażę wam rzeczy z wyprzedaży. To są rzeczy od złotówki. Te, które są z wyprzedaży, to będą rzeczy tak maksymalnie do 8 zł. Jest też kilka rzeczy z nowej dostawy oraz jedna rzecz z Vinted. Także zapraszam. Kochani, najpierw pokażę wam akcesoria, czyli buty i torebki, które kupiłam na bardzo dużej wyprzedaży. Najpierw pokażę wam te buty, w których jestem. One były już w stylóweczkach szkolnych. To są takie gumowe buciki Vero Gomma i to są włoskie buty. Bliska tutaj pokażę, bo w tych stylóweczkach one nie były tak dokładnie pokazane. Ale są to naprawdę fajne buciki, tutaj jest napisane Made in Italy. To nie są Melisy, ale to są buty w stylu Melisy i mają prześliczne takie różowe kokardki. W ogóle są granatowe i bardzo fajnie się noszą, są idealnie do moich stóp dopasowane, więc byłam zachwycona, że się udało je kupić. Akurat te butki kosztowały 5 zł dokładnie, to też była wyprzedaż. No i jestem zachwycona, bo są bardzo wygodne i takie bardzo urocze. Kochani, to dalej. Kolejne buty. Jeszcze sandały, to już są ostatnie letnie rzeczy, które wam w tym sezonie pokazuję. Srebrne sandały firmy Aldo, bardzo dobra firma, wiecie, bo na pewno jak chodzicie po centrach handlowych, to się spotkaliście. Świetnej jakości, to jest wszystko skórka, oczywiście oprócz podeszwy. Są srebrne z takimi jakby ozdobami. Mnie się bardzo podobają i takie buty i buty złote, takie sandałki złote, to jest coś superowego do letnich stylówek, bo to do wszystkiego będzie pasować. Jeżeli macie bardziej dodatki srebrne w swoich stylizacjach, no to świetnie się wam sprawdzą takie całkowicie srebrne, cieniutkich paseczkach sandałki. Naprawdę do każdego rodzaju, do każdego koloru stroju, pod warunkiem, że gdzieś tam srebrny kolor będzie wam fajnie do tego pasował. Ja właśnie mam jedne złote, teraz kupiłam sobie srebrne i już będę mogła właściwie na każdą okazję w lecie wyjść. A tym bardziej, że są takie fajne, eleganckie i trochę nawet takie szykowne, powiedziałam, przez ten srebrny kolor. Ładnie zrobione buciki, bardzo wygodne, bo już w nich chodziłam. Oczywiście po wymyciu, bo pamiętajmy, że szczególnie teraz, żeby sterylizować i prać i prasować też, jeżeli można, ubrania, które kupujemy w lumpeksie. Kochani, w ogóle jestem zachwycona tym rokiem, bo nie byłam ani razu na zakupach w galerii, ani nic nowego nie kupiłam, za to kupiłam niesamowite perełki w lumpeksach i to jest chyba właśnie ta moja nagroda za to, że postanowiłam być aż tak eko. Namawiam was też. Kochani, pokażę wam jeszcze jedne buty, te akurat nie były z wyprzedaży, kupiłam je dla mojego chłopaka, bo szukał takich bardzo wygodnych sandałów w formie takich wręcz wokół domu i do chodzenia sobie tak nieformalnie klapek i to są skórzane klapki, jakieś indyjskie w dodatku, ale bardzo dobrej jakości. Tutaj mają wszystko takie mięciutkie, to jest skóra naturalna na takiej porządnej podeszwie i to wszystko jest bardzo miękkie, tak jakby wypchane z taką gąbką, więc one są super komfortowe i były nowiutkie, z naklejkami, wszystko niechodzone, podeszwy niechodzone, teraz już były chodzone 2 dni po wypraniu, ale do tej pory były nowiutkie i kosztowały 25 zł. Jak na skórzane sandały, rewelacyjnie wygodne, no to tadam, super. Idziemy dalej teraz, torebeczki. I ostatnio za 6 zł kupiłam przepiękną torebkę. To jest, kochani, firma Arthur & Aston. To jest firma angielska i sprawdzałam te torebki na internecie. Możecie sprawdzić, jak nie wierzycie. Oryginał, proszę bardzo. Torebeczka ze skóry. Kosztują około 1200 zł. W każdym razie powyżej 700 zł, nawet jak widziałam na wyprzedażach. Także to jest naprawdę dobra marka. I to marka taka z tradycjami i powiem wam, że przepięknie wykonana torba, już jest wyczyszczona, wytrzepana, wszystko skórka w takim stalowo-szarym kolorze, jest dosyć ciężka jak na tak małą torebkę, bo ma dużo tych mosiężnych elementów. No i w środku ma bardzo dużo przegródek, ma tutaj metkę firmową i wszystko jest przepięknie wykonane, wykończone, te wszystkie podszewki są tutaj super, również ze skórzanymi wykończeniami, także naprawdę jak za 6 zł, czy za 5, za 6 zł, to naprawdę super zakup i ona jest w takim trochę rockowym stylu, co mi się bardzo podoba, do różnych takich
stylizacji właśnie zimowych szczególnie będzie fajna. Jakbyście byli ciekawi, to jeszcze tutaj są takie napy, na których są też loga firmy, więc to jest taka oryginalna torebka, zresztą takich mniej znanych, mniej sławnych marek. Torebek raczej się nie podrabia, no bo chociaż ta torebka jest dosyć droga, kosztuje nowa około 1200 zł, no to wiadomo, że nie jest to jakaś firma typu Versace czy Chanel, żeby ktoś to zamierzał podrabiać, prawda? Także na pewno jest to oryginał i jest w bardzo dobrym stanie, prześliczna torebka, uważam. Druga torebka była troszeńkę taka przybrudzona i sfatygowana, dlatego pewnie nikt jej nie wziął, ale również jest to bardzo markowa torebka firmy Modalu London. To jest też taka troszkę niszowa firma, ale mają też bardzo drogie akcesoria i torby. Skórzana torba z takim niby efektem skóry krokodylej. Przepięknie wykończona, ma takie tutaj, takie rączki zawieszane na takich kółeczkach, wszystko przepięknie zrobione. I naprawdę jestem zdziwiona, że nikt jej nie wziął. Rzeczywiście ona wymaga trochę czyszczenia, ja ją tutaj już trochę przyczyściłam. Myślę, że nawet można by farbką do skóry ją przymalować, ale mnie to nie przeszkadza, bo ta torba jest w bardzo fajnym stylu. Ma dodatkowo pasek, bardzo mi się podoba jej kolor taki trawiasto-zielony. Uważam, że jest bardzo ładna, stylowa i też przepięknie wykończona. A kochani, zapłaciłam za tą torebkę, możecie wierzyć albo nie. 2 złote, tak, 2 złote na wyprzedaż. Ja tu wsadziłam, żeby ładny kształt był rzeczy, ale o, podszewka jest w takie muszle. Tutaj są bardzo ładnie też wykończone wszystkie detale. I na zameczku, co mi się też bardzo podoba, są takie motywy muszli na końcu przypięte, mosiężne. Więc to też jest bardzo takie szczegóły robią właśnie elegancję stylu i przyciągają uwagę do fajnych i ciekawych akcesoriów. No jak za 2 złote, to przyznajcie, że całkiem fajna rzecz. To wszystko jak chodzi o torby. Natomiast teraz idziemy do ciuchów. Od złotówki na razie do 3. I od razu za złotówkę pokażę Wam, co kupiłam. Koszulka, taki zwykły, króciutki topik do moich z wysokim stanem shortów, które mam prawie w identycznym kolorze, więc do jakiejś fajnej, kolorowej biżuterii to będzie robiło świetne tło. I jest to bardzo dobrej jakości topik. To jest Topshop, bo już widzę po metce, że Topshop, tylko jest bardzo sprana ta metka i ona ma tu już taki firmowo zrobiony supełek, że niby jest taka skrócona, ale tak naprawdę ona jest po prostu krótko, no za złotówkę będę miała na przyszły sezon. Druga, również różowa, tylko już taka mocniejsza różowa bluzka była za 2 złote i to jest włoska bluzeczka, już taka trochę bardziej skromna, dłuższa, mogę ją nosić również do pracy, bo ona tutaj jest dosyć zabudowana, do spodni, do wszystkiego. Również już na przyszły sezon, bo teraz myślę, że już takich upałów nie będzie. No ale jest bardzo fajna, to jest wszystko bawełenka, bardzo fajnej jakości. Przyjemny taki leciutki ciuszek, 2 złote, naprawdę fajnie. Takie basiki właśnie kupuję teraz już tylko za 2 złote, bo powiem Wam, że szukam teraz oryginalnych ciuchów, bo takie basiki no, są też w sklepach, więc tylko wtedy je kupuję, jak faktycznie są już przecenione na tak niskie ceny, że nie żal mi jest tej złotówki, 2 złotych, 3 złotych, żeby sobie coś takiego, co mi się na pewno przyda do normalnego chodzenia na co dzień. I teraz kolejna rzecz już jest bardzo fajna, to jest już taka trochę retro bluzeczka z czystego jedwabiu, a również zapłaciłam za nią 2 złote, bo ona kosztowała 14 przed wyprzedażą, a wyprzedaż była do 14 zł właśnie za 2 złote. No i przepiękny kolor turkusowy i to mi się bardzo podoba. Zresztą bardzo ładnie wykończona bluzka firmy Marks & Spencer, doskonała firma też. I fajnie wygląda do środka, do jakiejś spódnicy też będzie świetnie się prezentować. Ja tu Wam pokażę jakieś takie krótkie przebitki. Następna rzecz. I ta rzecz już jest z nowej dostawy, zapłaciłam za nią aż 12 zł, ale jest to coś bardzo, bardzo oryginalnego, przyznajcie. Koszulka M&G, tak, jeans i to jest eska i jest bardzo fajny jest ten motyw, on mnie zachwycił. Taki motyw retro, jakby dziewczyny ubrane w stroje z lat 60. To naprawdę jest bardzo fajny motyw, świetnie wykonany. Zobaczcie, tu są takie autentycznie guziczki przyszyte, wypukłe. I są takie wstawki jakby ze skaju na tych strojach. Naprawdę fajnie coś zrobionego. Z tyłu w dodatku jest
coś takiego, takie wiązanie dwukolorowe z takich grubych taśm i to będzie na pewno bardzo fajnie wyglądać, szczególnie do jakichś takich właśnie stylóweczek, na przykład do czarnych spodni albo do szarych spodni, spodenek. Myślę, że to jest coś oryginalnego, dlatego zdecydowałam się to kupić, bo takich rzeczy właśnie nie ma za dużo na rynku, szczególnie po prostu, że nie chodzę na nowe kolekcje do sklepów, więc cieszę się, jeżeli kupię coś takiego fajnego, nawet jeżeli to kosztowało 12 zł. No i kochani, teraz pokażę Wam moje najukochańsze zdobycze, mianowicie ta bluzka, w której jestem, już się Wam w niej pokazuję. To jest druga z serii tych koszulek z jedwabiem, z których ostatnio pierwszą Wam pokazywałam, taką kaki zieloną. No i to jest kolejna właśnie, bawełna z jedwabiem i one mają tutaj takie właśnie te koroneczki. To jest bardzo uniwersalna rzecz, polecam Wam do wszelkich takich basicowych stylizacji. Super rzecz na lato, niesamowicie przewiewna, a zdradzę Wam, że ja takie koszulki też noszę jako bieliznę w zimie, po prostu na to jakiś sweter, albo nawet kardiganik zapinany, to się świetnie sprawdza, jest w tym ciepło, bo jedwab ma takie właściwości termoizolacyjne i w dodatku są niewidoczne pod ubraniem, no chyba, że ubranie by było przejrzyste, ale pod swetrem tego w ogóle nie widać, bo jest to takie ściągaczowe, bardzo przylega do ciała i idealnie reguluje temperaturę, więc jak znajdziecie coś takiego, to kupujcie. Tylko nie w moim lumpeksie. Żartuję. Oczywiście, kochani, teraz spodnie. I tak spodnie kupiłam, moi drodzy, ostatnio w takich byłam żółtych, w kwiaty, w takie wzory. I to są znowu spodnie welur wiskoza z jedwabiem, 17% jedwabiu. One są jeszcze niewyprasowane, wyprane są, dlatego tak troszeczkę są tu przymięte. Ale to jest taki idealny, przepiękny, bardzo miły welur z naturalnych materiałów. To nie jest sztuczne dziadostwo, które będzie się elektryzować i też nie wygląda zbyt, powiedzmy sobie, estetycznie. To jest naprawdę fajna rzecz, zobaczcie na przebiteczkach, takie spodnie według mnie, no przepiękne, przewygodne, nawet jeśli miałabym to jako dres po domu nosić, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to kupiłam, bo naprawdę taki welur to jest skarb. I kosztuje to 14 zł. Tak, te spodnie były z nowych dostaw i nie żałuję, bo naprawdę, no nie wiem, gdzie mogłabym takie coś dostać. To jest w ogóle bardzo też dobra marka, Second Female, rozmiar M. Ja lubię takie troszkę luźniejsze z tych luźnych spodni. Mam nadzieję, że się Wam podobają. Ja uwielbiam takie rzeczy, więc to jest typowo w moim stylu. Drugie są prawie takie same, tylko kolor bardziej taki malinowy, powiedziałabym. Malina ze śmietaną, czy jak to nazwać. One są jeszcze troszkę niedoschnięte nawet, dlatego takie dziwne przebarwienia jakby mają, bo te miejsca, które nie są doschnięte, są w troszkę innym odcieniu. Ale może tego nie widać. Świetne, też świetne spodnie. Nawet te spodnie myślę, że będę nosić normalnie do pracy, do jakiejś fajnej stylówki, po prostu do żakietu aksamitnego i do eleganckiego sweterka, bluzeczki, topiku. Uwielbiam to. Też 15 zł, 14-15 zł te spodnie kosztowały i są warte każdej złotówki. A teraz rzeczy męskie, bo też kupiłam trochę rzeczy męskich, kochani. Przede wszystkim dla Wiktora mojego kupiłam dresy. Bardzo fajne, Blue Motion, bordowe dresy, on bardzo lubi ten kolor i one są w takim jego stylu, bo są zwężane u dołu. On lubi takie, że tutaj troszkę luźniejsze i na dole węższe. Świetna jakość bawełny, to można zobaczyć nawet chyba tak niezniszczone, mięciutkie, taki cieńszy rodzaj bawełny, ale naprawdę jest to świetna jakość. Dlatego one nadal używane są, dobre i wyglądają pięknie. I kosztowały... To jest wyprzedaż, czyli tak, tylko to była wyprzedaż w Wadowicach, czyli tam było 75%, kosztowały jakieś 4 zł. Drugie podobnej cenie spodnie, też dresy i tada, może teraz się będziecie śmiać, bo teraz te tematy są takie kontrowersyjne. Te granatowe dresy z tym tęczowym paskiem to jest hit i też super, super rzeczywiście w tym wyglądają, mu pasują takie rzeczy. Więc ja się nie dziwię, sama bym nosiła te dresy, bo chyba nawet się w nie zmieszczę i nawet nie wiem, czy przypadkiem nie będę ich nosiła właśnie po domu, bo też mają przepiękną, taką grubą bawełnę. I to jest, no to jest taki gruby, fajny, domowy ciuszek dobrej jakości. Jak za te pieniądze, rewelacja. I następna rzecz to rzecz dla mojego brata.
czasem też kupuję rzeczy dla mojej rodziny, świetne militarne spodnie. I moi drodzy, te spodnie, mój brat nosi taki styl, po prostu on uwielbia spodnie militarne i to takie prawdziwe army pants, takie tak zwane. I te spodnie są świetnej jakości. Podejdę tu bliżej, żebyście zobaczyli. Bardzo grube, z takiego jakby mięsistego i miękkiego materiału, z takim meszkiem lekkim. Mają wszystkie tutaj możliwe kieszenie, kieszonki i tak dalej. Co więcej, mają tutaj na dole takie paski skórzane, których akurat nie ma, bo je wyjęłam do prania, ale takie oryginalne paski ze skóry, które się dociąga na butach. No i rewelacja, za te spodenki dałam 3 zł, tak, bo one były powyżej 14 zł, więc 3 zł, a spodnie takie kosztują około 200 zł, albo nawet więcej. Możecie sprawdzić w Army Shopie. Takie nowe, a są w idealnym stanie moim zdaniem, nic nie zużyte. Także we are the winners. Ostatnia rzecz, kochani, dzisiaj to rzecz na zimę. I to jest rzecz z Vinted. Bardzo długo polowałam na płaszcz w stylu takich projektantów właśnie drogich. I kolekcje ostatnie, szczególnie Fendi, Chanel, Miu Miu, bardzo, bardzo mnie zainspirowały, bo było tam właśnie dużo takich długich, pięknych, miękkich płaszczy, a u Dolce & Gabbana jeszcze występowały właśnie takie kolory, takie melanżowe, szare, z czarnym. Ta kolorystyka ogólnie dominuje w tym sezonie zimowym i pokażę Wam, bo to jest płaszcz z wełny i kaszmiru. Zapłaciłam za niego 50 zł, ale uważam, że jest wart każdej złotówki i pewnie będzie bardzo długo służył, bo to jest bardzo dobry materiał, świetnej jakości. I do tego oczywiście zamierzam stylizować pas szeroki i będzie to taki prawie do ziemi płaszcz, który będzie pasował do wszystkich eleganckich kreacji. Zobaczycie go również w stylówkach, w stylu wielkich projektantów. Także czekajcie na ten odcinek. Tak to wygląda. Ja zamierzam go, tak jak mówię, nosić z pasem, więc będzie to moim zdaniem bardzo zgrabna. To już tyle na dzisiaj, kochani. Zobaczymy się niedługo w stylówkach, bo już przygotowuję programy. Zobaczycie też niedługo program, który zapraszam moją mamę, która jest aktorką, nawet niegdyś dużo występującą w polskiej telewizji i filmie. I zobaczycie, co też takiego aktorka ma w swojej szafie i w jakim stylu. Dziękuję za oglądanie. Proszę Was, subskrybujcie mój kanał i wciśnijcie sobie dzwoneczek. Dziękuję za wszystkie polubienia i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Polkę.